Cześć, ja na Staleksi, witajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed'a Mostoda. No i w tym odcinku zrobimy sobie tą fotoradarę, które w sumie planowałem zrobić w poprzednim odcinku, ale no niespodziewanie moja mam sytuację i musiałem obserwować nagranie. No ale teraz powinno być okej. Ona jest gdzieś poza na dłużej, więc spokojnie wam jest co mogą Mostoda nagrać. Takie możliwe, za tym razem nagram od usu odcinek Mostoda. No bo już nagrałem wam GTA 5, Wiedźmina 3, no to teraz co mogę Mostoda nagrać. Dobra, od razu przejdziemy do kolejnego fotoradaru, no i również od razu po tym fotoradarze jest mnie zamieć SWIC-iem. Ja tak składa, że tutaj ten fotoradar będzie w tym miejscu, gdzie zaraz obok będzie wyścig z SWIC-iem, więc to się dobrze składa. Tylko ja sobie zrobię większy rozpęd, no nie możemy jechać. Tyle mam nadzieję wystarczy. No, jak najbardziej starczyło. Alright, fix up. He's the meathead I was telling you about. Razor's knock around guy. He's calling you out. Run him off the blacklist. That should send a message to Razor and his crew. I'll watch you back till you get this done. Dobra. Więc możemy się uścigać z Wikiem, no i w sumie mogę go nawet pokonać tym Lexusem. Mam nadzieję, że dam radę. Okej, dwa sprinty, no myślę, że damy radę jak najbardziej. Ja ogólnie sprinty lubię, więc powinno być okej. Bardzo ciekawe, jak jest dołożenie się wygrać po super, bardzo bym chciał, bo nie wiem, co wam się to wygrać, no to asymę. Ostatnio, co pamiętam, auto Taza było w pierwszej karcie, po lewej, więc teraz spróbuję z karty po prawej, no i po środku spróbuję, no i mam nadzieję, że w którejś z tych kart faktycznie to auto Wika będzie. No bo z tego pamiętam, z tymi kartami to działa tak, że te auta was, tych bossów, zawsze są w innych kartach. W sensie, no jak ostatnie auto było po środku, no to teraz auto nie będzie po środku, tylko będzie w innej karcie, więc muszę o to pamiętać. No i to mam nadzieję doprowadzi do tego, że uda mi się wygrać go auto, no ale jak będzie, to zobaczymy. Bo to teraz oczywiście może być różnie, no ale mam nadzieję, że będzie ok. Dobra. No to w ogóle to jest... no sami myślę o tym, co by nie nagrać może jeszcze jednego takiego odcinka na temat Love is Strange, ponieważ no naprawdę fani tej gry są tak toksyczni, tak po prostu są nie do zniesienia, że naprawdę sprowadzam się o to, żeby nagrać jakiś odcinek na temat tego, jak oni są toksyczni, na temat tego, jak się źle zachowują, również... no to w sumie jest taki odcinek o fanach Love is Strange nagrałem, a bardziej chodzi o to, żeby nagrać odcinek na temat samego Love is Strange i wyjaśnić jeszcze raz w takim filmie osobnym, dlaczego ta gra jest toksyczna. No to co mogę między innymi wyjaśnić w tym filmie, no jak o czymś gadać, to właśnie o tym między innymi, no i co? Dlaczego Love is Strange jest toksyczne? No widzę tutaj taki błąd popełnił, to w sumie tam dla mnie. No ale właśnie, dlaczego Love is Strange jest toksyczne? Między innymi dlatego, ponieważ sezy stereotypy. Love is Strange promuje szkodliwe stereotypy. I mówiąc szkodliwe stereotypy, mam przede wszystkim na myśli ten wodek z Kate. Przedstawienie Kate jako Casual jest to w dodatku religijnej dziewczynki, która ma 18 lat, a zachowuje się tak, jakby miała lat 11. I oczywiście z złej dziewczyny robią dziewczynę, która jest dziewczęca. No bardziej to, która jest snopką, ale jest jednak dziewczęca, bo lubi imprezować, bo lubi się ubierać dziewczęco. No i taką dziewczynę twórcy Love is Strange przedstawiają negatywnie, jako tą złą. A z kolei skazał, ale dziewczyny robią ofiarę. Więc co to jest? To jest tak zwane sadzenie szkodliwych stereotypów. Odnośnie tego, że dziewczyny w szkołach to są dredzycielkami, jest to one właśnie znęcają się nad dziewczynami, które są mniej dziewczęce. I to jest po pierwsze główna prawda, ponieważ sytuacji dochodzi różnych. Nie zawsze jest tak, że tylko i wyłącznie te dziewczyny się znęcają w szkole nad innymi dziewczynami. Zdarza się również tak, że między innymi chłopcyca znęca się nad dziewczyną. A dlaczego? Między innymi dlatego, ponieważ chłopcyce żyją w przekonaniu, że na przykład po pierwsze, dziewczyny są głupie, dlatego, bo ich zdaniem marnują one czas na to, żeby się malować, czas na to, żeby się stroić. Zdaniem chłopcy jest to oczywiście wielce głupie i niepotrzebne. Jest to po pierwsze. Po drugie, również uważają siebie za bardziej dojrzałe. Tak, chłopcyce mają coś takiego, że mogą uważać siebie za bardziej dojrzałe od dziewczyn, które są dziewczęce. Więc to jest kolejna kwestia. I dochodzi również między innymi do takich sytuacji,
że to chłopcyca w szkole zneca się nad dziewczyną, która jest dziewczęca. Ba, mogę nawet spokojnie powiedzieć, że taka dziewczyna jak Max również w szkole może się znęcać nad dziewczyną, która jest o wiele bardziej dziewczęca od niej. Dlaczego? Ja wam powiem dlaczego. Bo zazdrość. Takimi dziewczynami jak Max kieruje zazdrość i to ironiczne, Lewizry nawet nie ukrywa tego, że Max jest zazdrosna. To jest od samego początku wyczuwalne, że Max jest toksycznie zazdrosna o Wiktorię. Więc prawda jest taka, że dla każdego dojrzałego człowieka logiczne będzie to, że to nie tylko i wyłącznie Wiktoria jest tą złą dreteciarką, ale Max również jest toksyczna. Bo jest na nią zazdrosna. I nie można zdzierżyć tego, że Wiktoria ma od niej lepszy sprzęt, że Wiktoria lepiej się ubiera, od niej Max tego nie można zdzierżyć. No i między innymi dlatego również ma ona negatywne nastawienie wobec Wiktorii, a nie tylko dlatego, bo Wiktoria znęca się nad Kate albo nad nią. Więc Max jak najbardziej w swoim postępowaniu kieruje się zazdrością. Jest toksycznie zazdrosna o Wiktorię. Ma ona złe nastawienie wobec każdej dziewczyny, która lubi imprezować, która lubi się ubierać dziewczęco, która lubi się dobrze bawić. A przede wszystkim ocenia ona jakąś dziewczynę, zanim ją pozna. Zresztą i pierwszy komentarz na temat Diany mówi sama za siebie, no. Max najpierw się skierdalał do tego, że Diana ma taką obcisną skienkę, a później wysłał z komentarzem, że w sumie no nie powinna taka być wredna, bo Diana jest dla mnie miła. Ale i tak, tak, czy siak na początku była wredna. A później tak manipulując nami, w sensie manipulując gracami, stwierdziła, że nie, no dobra, nie będę tak Diany już wyzywać, bo ja mam ogólnie być grzeczna i mam być miła. No ale z jednej strony widać, bo od razu w tych myślach, że chciała zwyzywać Dianę od dziwek, bo się tak ubiera, bo właśnie ma taką obcisną sukienkę. Chodzi również w obcisłych spodniach. To ona z kolei chodzi w takich dresach. Wiesz, no, bo to nie są dresy, ale takie bardziej wysokie dżinsy. Te spodnie, w których chodzi Max. Dobra, udało się wygrać ten wyciek, choć tutaj się Victor nas zlizał, no ale dobra, wyciek udało się wygrać. No i teraz z kolei możemy wylosować sobie jego auto, no i mam nadzieję, że mi się to uda. Powiem tak, spróbuję środkową oraz prawą kartę, no bo ostatnie auto było w tej karcie, więc mam nadzieję, że teraz auto będzie albo w tej karcie, albo w tej, no zobaczymy. Pieniądze. Kurde, i co teraz zrobić? To co? Kurde, no ostatnie auto było w tej karcie, więc powinno być teraz po środku, no. Jest! Mamy auto Wika na szczęście, sobie dobrze myślałem, że należało jednak wybrać tą albo tą kartę. No, czyli bez pamiętać o tym, że w przypadku kolejnego bossa auto będzie albo w tej karcie, albo w tej. Ok, no i mamy teraz nowy okrąg odblokowany. Nowa też mapę. No i teraz mamy dziewczynę, co ironiczne jest to, że również ta dziewczyna wygląda o wiele lepiej niż większość postaci damskich z Rap i Strands. Właściwie to tylko Chloe i Rachel mogą konkurować z nią pod względem wyglądu. Dobra, auto to oczywiście Mazda RX-8. Jej siła to eliminacje. Izzy jest zdecydowanie tego typu dziewczyną, z którą nie chcesz zadzierać. Wie wszystko o samochodach. Na drodze i bardziej takich offroadowych. Okej, okay. Pochodzi z rodziny fanatyków wyścigowych. Z każdym, z kim ona się slaja, jest albo jej synem, przyjacielem, bądź wujkiem. Wszyscy, co mają się bardzo blisko siebie. Więc nie staraj się, żeby była po twojej złej stronie. No cóż, będziemy się nad nią ścigać, więc no, będzie ona naszą przeciwnicką. Zobaczymy, co pokaże. Dobra. Hey, it's me. I heard you got into Camden Beach. Good work. Looks like that rock guy is pulling his weight. I hooked you up with another safe house closer to the coast.
It saves you from having to drive back to Rosewood. Long way to go if the cops are on your tail. Stay alert. You don't want to get caught off guard. Later. Okej, dostaliśmy informację od Mii. No dobra, sprawdźmy od razu auto od Vika. Oho! Nie no! Ma lepsze przyspieszenie, lepszą prędkość maksymalną, ale ma minimalnie górę sprowadzenia, ale to można poprawić. To można od razu poprawić. I od razu zrobimy. Bo myślę, że zadoblokowały się nowe części, więc będziemy mogli poprawić trochę osiągi tego auta. Dobra. Okej, okay, tutaj nic nie zmienię jednak. Ale proszę bardzo. Proszę bardzo, bo zamiast jest poprawić prędkość. Tutaj tak samo, więc na auto będzie zdecydowanie lepsze. Nitro. Okej, okay, nitro mamy takie, a nie inne. Opony. Hamulce. O, właśnie hamulce można poprawić. Już od razu jest lepsze sprowadzenie. No jest turbo strażarka, no i proszę bardzo. Auto jest zdecydowanie lepsze. Z tego auta taza. I może to auto przemalujemy na jakiś inny kolor. Tak sobie myślę. Bo zobaczcie taki złoty, co? Na taki liniunkowy może, o. Na taki albo taki. O, ten mi się podoba. W sumie, że on to jest ulubiony kolor księżyckiej liny. Dobra. Niech będzie taki kolorek. Jestem, kurde, chciał ewentualnie jakoś tę naklejkę pokolorować, ale... Raczej... Nie będę w stanie tego zrobić bez usuwania ich, więc dobra. Nie będę tutaj ryzykować, że przypadkowo te naklejki usunę, ale myślę, że takie autko wygląda fajnie. Więc to wiadomo, ludzie mogą różnie myśleć i mogą mieć różne opinie na temat tego auta. No ale mi się takie auto właśnie podoba, takie limunkowe. Dobra, to teraz tak... Myślę, że nie będziesz czekać ogólnie. Zrobisz tak podłącę jednak myskę tam... Podłącę tutaj moją myskę. Okej, przepraszam za to. Mam nadzieję, że również ten dźwięk nie sprawi, że jakoś będę miał problem z nagrywaniem. Ale okej. Okay. Zacznijmy sobie może od tego sprinta was, nie bo jest najbliżej. Jest na was, pojedziemy. No i ze względu na to, że mamy trochę czasu, jakby nie patrzeć, mamy dopiero 16 minut, no to... trochę, że jestem w tym odcinku, właśnie pościgamy. Tylko czemu ten GPS mi źle znowu pokazuje drogę? Tutaj mamy jechać. No tak, oczywiście. No GPS mi źle pokazuje drogę, no i się rozłączył. No ale dobra, więc dojedziemy sami do tego wyścigu bez pomocy GPS-a. Więc sobie ten wyścig najbardziej zrobimy. No i również myślę, że dalej będę kontynuować temat Life is Strange. Dlaczego jest toksyczne, no. Między innymi dlatego, no bo tak to się mówiłam, no. Life is Strange porusza szkodliwe stereotypy i to jest coś, co najbardziej mi chyba obrzydza w tej grze. Że Life is Strange naprawdę jest szkodliwie stereotypowe. Przedstawia to, ta gra nastolatki w strasznie szkodliwy oraz stereotypowy sposób. No i z mojego punktu widzenia jest to naprawdę szkodliwe, ponieważ prawda jest taka, że nastolatki są różne i takie przedstawienie ich w stereotypowy sposób jest bardzo szkodliwe. No ale twórców to obchodzi i twórców to nie obchodzi, ponieważ prawda jest taka, że Life is Strange powstało tylko i wyłącznie po to, żeby scenać jakąś chorą nienawiść wobec dziewczyn, które są dziewczęce. Co innego Monster High albo Everett High, które jak sama Ice napisała, powstały bardziej z serca, a nie po to, żeby sedy znienawidzić wobec jakiejś grupy dziewcy. No i to jest jak najbardziej prawda, biorąc pod uwagę to, jakie są nastolatki w Everett High oraz Monster High. Tam jest zupełnie inny poziom. O wiele lepszy poziom, tam są o wiele lepsze postacie, tysiąc razy lepsze. Niż to, co mamy w Rapid Strange. Aha, brawo. Dobra, jesteśmy pierwsi dalej. Więc no dla mnie to jest, powiem to, jest porażka. Sposób, w jaki przedstawiają twórcy Life is Strange to nastolatki właśnie. Przedstawiają je w szkodliwy sposób, przedstawiają je stereotypowo, sadzą stereotypy na ich temat i jak coś mówiłam, jest to naprawdę bardzo, bardzo szkodliwe. No i to jest zarazem mówię z kolejny powód, dlaczego Life is Strange jest toksyczne, ponieważ sadzy ta gra szkodliwe stereotypy. Odnośnie tego, że między innymi dziewczyna, która jest dziewczęca, to z automatu jest jakąś zdradzicielką, jest zła,
jak to jest w przypadku Wiktorii właśnie, a oczywiście taka kazała dziewczyna Kate jest ofiarą, mimo tego, że prawda jest taka, że Kate jest najbardziej egoistką, biorąc pod uwagę to, że chciała się zabić, mimo tego, że miała rodzinę, której na nie zależało właśnie, no ale z Kate to obchodziło, Kate to nie obchodziło, tylko zamiast tego posłano, tak, i chciała skończyć i się zabić. Więc no, Kate w taki sposób się zachowuje, z mojego punktu widzenia pokazuje tylko i wyłącznie to, że jest po prostu egoistyczna, zła i że nie jest ona wcale dobrą osobą, na jaką kreują ją fani Lapis Stretch. No ale fani Lapis Stretch sami są z rolami, biorąc pod uwagę to, jakie mają nastawienie wobec Chloe oraz wobec Rachel. Fani Lapis Stretch po prostu zyskują w chorym przekonaniu, że nastolatka to ma być perfekcyjną, gzesną dziewczyną, która to tylko się uczy bez przerwy, która to również zachowuje się jak Max albo jak Kate, jest niż ja, zamknięta na innych. No fani Lapis Stretch żyją w przekonaniu, że taka właśnie ma być nastolatka, a jeśli nastolatka jest jakkolwiek pewna siebie, ubiera się dziewczęco, no to wtedy z automatu taka nastolatka jest zła. Okej. Okay. Dobra, no warto, żebyśmy mieli więcej samochodów. No akurat mam samochody, więc pod tym względem jest okej. Dobra, i tutaj sobie mam od razu fotoradar. Spróbujmy więc go zrobić. Tylko odwróćmy to z drugiej strony. W sumie to może nie podsumie właśnie ten fotoradar za sam na mapie, no ale okej. Okay. Dobra, zobaczymy, czy tyle wystarczy dystansu. Dzięki! Zaraz się zrespię. Dobra, spróbujmy teraz. Okej, chyba powinno być kaj, mam nadzieję. Dobra, jest kaj, mamy zaliczony tam fotoradar, super. Hey, I've been digging around and it looks like that Mia chick's laying a lot of cash on you. I don't like her. I also found out she has a real long record. That means the cops are probably watching her. I'd stay away if I were you. Rozstrzega nas na temat Mii. No i co z Mią, to będzie taki plot z jeden. Dobra, gdzie by to teraz się udać? Może to zrobimy. Albo... Dobra, zrobimy tą próbę dosową. Tylko właśnie mu to zawrócić. No i wracając do tego, co mówiłem o Lapis Stretch. Wiecie co, jest świadczy o tym, że ta gra jak najbardziej jest toksyczna? Świadczy również o tym, co mu ten tip jest, znowu prowadzi mnie w jakąś dziwną... No serio, naprawdę! Naprawdę, GPS-y, serio? No co mu ten GPS mnie tam prowadzi? Możemy sobie przez to pole golfowe pojechać. Przejechać, znaczy się. Ale ten GPS, jak sami widzicie, jest strasznie zryty. Prowadzi nas w złą stronę kompletnie. No, to jest pole golfowe, którego nie powstydziliby się ludzie z Rockstara. W ogóle, to ciekawe, to pole golfowe wygląda w sumie nawet tak samo dobrze, jak pole golfowe z GTA 5. I to naprawdę dużo mówi, gdy gra z roku 2005 wygląda tak samo dobrze, jak gra z roku 2013. Zliwacz GTA 5. To naprawdę mówi o dużej jakości właśnie Need for Speed Most Wanted pod względem graficznym. No ale dobra, tutaj mam ten wyścig. Ale właśnie, wracając do tego, co mówiłam, to Lapis Stretch jest toksyczne również dlatego, ponieważ twórcy próbowali nam wmówić, że Max to jest dobra osoba. Oni tam na serio w tej swojej chorej głowie mają taki wymysł, że Max to jest dobra osoba. Dobra osoba, dobra nastolatka, która ocenia każdego po kolei. To po pierwsze. Po drugie, nie ma ona empatii wobec kogokolwiek, kto jest inny od niej. Prawda jest taka, że jedyna osoba, wobec której Max okazuje jakąkolwiek empatię, to jest Kate. No jest ewentualnie Joyce. Ale dlaczego? Może dlatego, ponieważ to Joyce Max ma jakiś szacunek ze względu na to, że Joyce to o wiele starsza od niej. No a tam oczywiście rodzice Max wychowali ją w taki sposób, że ona to ma szanować starsze osoby, nawet jeśli te starsze osoby są toksyczne, zachowują się źle. A Kate z kolei, ona jest dosłownie taka sama jak Max. Ma taki sam styl ubioru jak Max, ma taki sam charakter jak Max. Ona jest dosłownie kopią Max.
One są dosłownie takie same. No i właśnie dlatego Max okazuje empatię i zrozumienie, ponieważ Max potrafi tylko i wyłącznie tak empatię okazywać ludziom, którzy są dosłownie tacy sami jak ona. I właśnie dlatego uznaję ją za toksyczną nastolatkę, ponieważ osoba, która naprawdę jest empatyczna, będzie okazywała empatię każdemu. Nie tylko ludziom, którzy są tacy sami z charakteru jak ona. Będzie taka osoba okazywała empatię każdemu, kto jest w trudnej sytuacji. Chloe jest w trudnej sytuacji i należałoby ją wspierać, należałoby ją pocieszyć, należałoby jej okazywać empatię. A Max jedyne co potrafiła, to bezcelnie oceniać Chloe, dyktować jej również jak powinna się zachowywać i również była dla niej wredna. Mało tego, zostawiała ją na 5 lat bez słowa, a później gdy wróciła, to jedyne co zrobiła, to tylko i wyłącznie potrafiła ją bezcelnie oceniać i dyktować jej jak powinna być właśnie. Tak się właśnie Max bezcelnie zachowywała wobec Chloe. I dlatego uznaje ją za postać totalnie toksyczną. Za postać, która się bardzo źle zachowuje. Za postać, która jest po prostu bezcelna. I nie fani Lapis Stres. I kieruję te słowa również do twórców. Max... O, policja nam zacznie gonić. Nie, widzieliście jak to zrobiłam? Widzieliście jak to zrobiłam? To było dobre. Ładnie koskałam. No pozdrawiam, Razor. Dobra, gdzie teraz jedziemy? Tutaj mamy tę spróbę tasową. No to jedziemy tam w takim razie. Ale widzieliście jak naprawdę fajnie tego policjanta załatwiłam? To było dobre. Tylko właśnie pytanie co tam teraz chyba jest co będzie w okolicach, to musimy uważać. Oho. Chyba go widziałam. Dobra, uważajmy tutaj, jak jedziemy. Dobra, zaryskuję. Okej, chyba go nie ma. Dobra, no to w takim razie zaczynamy kolejną próbę czasową. No i jedziemy. No ale właśnie, więc te między innymi powody, które w tym momencie omówiłam, świadczą o tym, że Lapis Stres naprawdę jest grą toksyczną, ponieważ sorry, ale takie wymawianie nam, że ktoś taki jak Max, taka nastolatka jak Max jest dobrą osobą, jest po prostu szkodliwe, ponieważ ja czytałem komentarze. Jebnie tych ludzi, którzy są fanami Lapis Stres. I oni naprawdę myślą, że Max to jest przykład do naśladowania. Że Max to jest dobra dziewczyna, z której to inne dziewczyny powinny brać przykład. To jest dla mnie chore, to jest po prostu chore. I naprawdę... Max to powinna być ostatnia dziewczyna, z której inne dziewczyny powinny brać przykład. I jest to w ogóle błam narciaka, teraz po raz kolejny sprawdzić co tam się dzieje. A jeśli w ogóle zauważyłam, że ma nowe konto, też ma nowy awatar, sobie takie tym razem fajne spilki dała na awatar. Co bardzo śliczne. A jeśli tam, no, zauważyłam, spróbowała być bardziej miła faktycznie tym razem, że postanowiła tym razem... Widzimy na tych fanów narciaka, no ale oczywiście tak to się skończyło kłótnią, ze względu na to zajść, choć nie wyzywała nikogo, no to... Zaczęła pisać o swoich poglądach, odnośnie których jak najbardziej ma prawo o tym pisać, jeśli chce. No i co? No i no są niestety tak trzech do awantury.
I uwaga, uwaga, jedna z fanek Naurycyka stwierdziła, że uwaga, uwaga, Aisi jest nienormalna i jest niedojrzała, ponieważ nie lubi Wix. Więc po raz kolejny poszło o to, że Aisi lubi Wix, więc jest wielce niedojrzała i głupia. No ja się naprawdę pytam, jak w ogóle fanbase Naurycyka ma cel do czegokolwiek pisać o empatii albo zacuku, skoro oni sami nie mają żadnego zacuku wobec Wix ani wobec fanów tej bajki. No ja tylko wspomnę, że niektórzy fani Naruchaka to są również fani Love is Strange, więc no sorry, ale jeśli wy lubicie Love is Strange, a z drugiej strony zaskadza wam Wix, no tylko to i właśnie świadczy o tym, jak jesteś toksyczni, ponieważ taka różnica między Wix a Love is Strange, Wix nie są toksyczne! I Wix faktycznie główna bohaterka jest postacią, z której można brać przykład, a nie jak Love is Strange, gdzie mamy toksyczną do bólu i irytującą Max, która jest zła, jest tą osobą. Więc no takie zachowanie jednej z fanek Naruchaka tylko i wyłącznie świadczy o tym, jaki on naprawdę ma fanbase ludzi, również z tego powodu tak już właściwie o północy dałam wam ankietę od tego, która youtuberka bądź youtuber ma najbardziej toksyczną i wkurzającą widownię. Na chwilę obecną, jak ostatnio sprawdzałem głosowanie, to Pogremerka wygrywa to głosowanie. No w sumie nie dziwi mnie to, bo ja też znowu tyle razy miałem na pięku z widownią Pogremerki, że nie dziwi mnie wcale to, że moi widzowie również nie spadają za Pogremerką i jej widzami. To jest jak najbardziej zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, co odwalał jej Wiski. No ale widowie T-Volta też ma na pięku potem, co odwalali w komentarzach pod serum The Query oraz również w komentarzach pod serum The Devil in Me. Czyli też gry, które były nagrywane przez T-Volta właśnie. Zwłaszcza w ciągle mam w pamięci tego Jacoba całego, który pisał takie toksyczne komentarze, że teraz głowa boli od tego, co on tam wypisywał. Dobra, mamy kolejny wyścig. Nieco dobrego to zrobimy. No i jedziemy. Nie, naprawdę. No fanom Naruchaka również można sporo zarzucić. No i proszę bardzo. No to jest po prostu taki spadek. Tym razem wydaje się, faktycznie próbowała być dla nich miła. Oni tak zaczęli się jej cegać, tak zaczęli robić aferę, bo nie są w stanie zdzierzyć jej poglądów. No cóż, Aisi też ma problem z własnymi poglądami. No oczywiście, gdy ona ma problem z własnymi poglądami, to jest źle, nie? Ale gdy wy z kolei macie problem z jej poglądami, to nagle jest dobrze. I ona ma się do tego dostosować. Ma szanować was poglądy, ale wy już z kolei w ogóle nie szanujecie jej poglądów. No to jest po prostu tylko i wyłącznie jedna wielka hipokryzja w własnym wykonaniu. I wy naprawdę macie celność pisać cokolwiek o empatii albo o stosunku? Jak sami sprawdzałem filmy Naruchaka, to oni tam na zero pisali coś o empatii, o stosunku, no ale oni sami tej empatii i stosunku nie mają w ogóle. Oni są w ogóle za wstrzeszenie tych słów. A mają celność się wypowiadać na te tematy właśnie. Bo nawet po tym filmem dam taki tytuł szczerze o fanach Naruchaka i o Love is Strange, żeby trochę więcej osób może chciało ten film obejrzeć. Ale stawać się tego z Need for Speed'a. No ja może Dawid zajrzy. Też się wypowie na ten temat właśnie. Ale no dla mnie po prostu zachowanie fanów Naruchaka jest po prostu warte podepienia. To są tacy hipokryci. Naprawdę aż głowa może przez nich rozboleć. A mają celność pisać cokolwiek na temat empatii, szacunku, na temat wspierania się, na temat pozytywnej energii, której sami w ogóle nie mają, bo tylko i wyłącznie promują negatywny vibe. Prawda jest taka, że takie dziewczyny jak Max są toksyczne, a jeśli ktoś naprawdę z jej skłonaniem, że takie dziewczyny jak Max są dobre, no to jest tylko i wyłącznie pokazanie tego, że ta osoba sama jest toksyczna. Kolejny podpunkt świadczy o tym, jak Love is Strange jest toksyczne. Przedstawienie lesbijek w sposób stereotypowy. Co prawda, okej, Chloe nie jest stereotypowa i tak samo Rachel, gdy mówimy o ich orientacji seksualnej, ale i Steph jak najbardziej podchodzą pod ten szkodliwy stereotyp. I naprawdę, porównajcie sobie lesbijki z bajek do lesbijek z gier.
To jest ogromna przepaść. Lesbijki z bajek są 1000 razy lepiej napisane niż lesbijki z gier. I również lesbijki z bajek nie są stereotypowe. No przynajmniej większość z nich nie jest. A nie jak w grach, gdzie praktycznie co druga lesbika to jest toksyta chłopcyca, która jest nie do zniesienia. Dobra, wygraliśmy. No, kolejny SMS od Mii. Okej. Dobra, tutaj jeszcze mamy Draga. Kurde, Dragów Stasi nie lubię. Może tego Draga sobie zostawimy na inną okazję, a teraz pojedziemy jeszcze tutaj do was, pojedziemy do tej grupy prędkości. I on sobie zrobimy. Jeszcze. Nie, no serio, znowu GPS mi pokazuje. No, teraz chyba będziemy pokazywał właściwą stronę. Właściwą drogę. No dobra, tak chcę spłada w lewo. GPS-ie. No ale właśnie, takie zachowanie fanów Rapistyre, co to fanów Naruciaka, tylko i będzie świadczy o tym, jak oni są toksyczni. Ale też, no wracanie do tych lesbijek właśnie, to proszę bardzo, w bajkach mamy takie lesbijki jak Darling między innymi. I Darling w żaden sposób nie jest kobietą, to są faktem. Ma ona męskie zainteresowania, zainteresuje się ona rycerstwem, ale jest ona również dziewczęca. Lubi ona również ładnie wyglądać, lubi ona również dbać o swój wygląd, więc jest ona również dziewczęca. Darling jest dziewczęcą lesbijką i pytam się, dlaczego w krach nie mogą być takie lesbijki? Kolejny przykład Claudine. No Claudine też jest dziewczęca. Claudine interesuje się modą, Claudine chce zostać projektantką mody. I to jest też kolejna naprawdę fajna podać lesbijki właśnie. Claudine jest zajebista, uwielbiam Claudine, to jest spokojnie moja ulubiona podać z Motrzkaj. No i jeszcze dodatkowo wczoraj dowiedziałem się za Kiyomi. Podać, która... to prawda lubię nawet Kiyomi, ale... Jakoś nigdy za bardzo nie zwracałem na nią uwagi, może dlatego, bo nie ma ona takiej wielkiej roli w samej bajce, ale... Właśnie wczoraj dowiedziałem się o tym, że jest ona lesbijką. Też jest ona lesbijką i to w ogóle powód, dlaczego Tess tak straszyła Drakurę na początku, też dlaczego były one ze sobą tak blisko, to właśnie jest taki, że Kiyomi się w Drakurze podkokiwała. Ona bardziej w Drakurze podkokiwała, no i w sumie nie ma co się jej dziwić. No i również sami twórcy potwierdzili, że Kiyomi faktycznie jest lesbijką i że podkochiwała się w Drakurosa. No a Kiyomi jak najbardziej jest też dziewczęcą, tylko dziewczyną, więc proszę bardzo, mamy kolejną lesbijkę z bajki, która jest dziewczęca. I pytam się, dlaczego w grach nie mogą być takie lesbijki? Dziewczęca właśnie. Tylko zamiast tego mamy ciągle same stereotypowe, szkodliwe, toksyte chłopcyta jak Aloy, jak Ellie, jak Dina. Które próbują i sadzą szkodliwe stereotypy na temat lesbijek, zgadza to chłopcyca. To jest coś, co strasznie mnie obusa. I naprawdę zadziwia mnie to, że to właśnie bajki mają o wiele większy szacunek do lesbijek niż gry. Twórcy bajek o wiele bardziej szanują lesbijki niż twórcy gier. A to niby za komu gry są bardziej dojrzałe? Niby za komu to gry ma im przede wszystkim czegoś uczyć jeszcze? Na to się obecnie stawia w grach? No to jest po prostu dla mnie komiczne, że... Niby gry mają być te bardziej dojrzałe. Gry mają być te bardziej dojrzałe, ale to... Nie bajki, tylko właśnie gry z reguły są szkodliwe stereotypy. Zwłaszcza szkodliwe stereotypy o lesbikach. Sezon właśnie gry. No jak to się ma do jakiejkolwiek dojrzałości właśnie? No nijak, praktycznie. Dobra, okej, na coś mamy sporo przewagę, więc udało się wygrać. No to jedziemy do tego sprita, spróbujemy z tego sprita zrobić. Mam nadzieję, że zdążę. Jeśli nie, to proszę obserwować niespodziewanie odcinek. No i tak jest odcinek długi, więc będziecie mieli co oglądać. To dzisiaj to sporo zrobiliśmy, to też bardzo mi cieszy. No ale właśnie te podpunkty, które poruszam... Ale to jest policja. Jedziemy w inną stronę, co? Obkrozymy to.
Jak, udało się, co widzę, straciła połączenie GPS-em. No, trudno. I spojrzymy sami do tego sprinta. No ale te właśnie podpunkty, które porozumiem, świadczą o tym, że lesbijki naprawdę w bajkach są o wiele lepiej traktowane niż w grach. Bajki nie poruszają szkodliwych stereotypów o lesbijkach, że każda to kobcyca, że każda ma tylko i wyłącznie męskie zainteresowania. Ze Monster High mamy Kiyomi, która jest dziewczęca, mamy Claudine, która jest dziewczęca, mamy... Teraz High z kolei Darling, która jest dziewczęca. Wcisnienie księdza, jak mam moc, mamy Spirinelle, która w jakimś tam stopniu dziewczęca jest również. Mamy Perfumę, która też jest dziewczęca. Ona też jest lesbijką w końcu. Mamy też Skorpię. Mamy również Postcrags, które też są lesbijkami, są dziewczęce. No i te przykłady, które w tym momencie podaję, mówią same za siebie. Lesbijki w bajkach są o wiele lepiej traktowane niż w grach. Twórcy bajek o wiele bardziej poważnie i dość zalet podchodzą do tematu lesbijek niż twórcy gier. Nie dadzą skądwiek stereotypów o lesbijkach, tylko zamiast tego przedstawiają lesbijki w różnorodny sposób. Różnorodnie przedstawiają lesbijki, a nie jak gry. Nie jak Love is Strange. Które zarówno Alex, jak i Steph przedstawiło, w sensie twórcy Love is Strange przedstawili Alex i Steph jako totalne chłopcyce. I naprawdę, w takich momentach stwierdzam, że twórcy bajek mają o wiele większy stosunek do damskich postaci, ogólnie do kobiet mają o wiele większy stosunek niż twórcy gier. Jedynie Wiedźmin, twórcy Wiedźmina mają stosunek wobec kobiet, tak samo też zaraz twórca Cyberpunka, no w sumie to są ci sami twórcy. Ale ogólnie to naprawdę, twórcy gier, zwłaszcza Rockstar oraz twórcy Love is Strange, oni nie mają żadnego stosunku wobec kobiet. I dlatego przedstawiają kobiety w najgorszy możliwy sposób. No i jako transseksualna kobieta, no strasznie mnie to oburza, że w taki sposób z reguły kobiety są przedstawiane w grach. Bez przerwy tylko jako chłopcyce, jako kury domowe, jako... postacie, które mogłyby w sumie i tak w tych grach nie istnieć. No to jest nawet Max. Max to jest tego typu dziewczyna, która za 5 lat zajdzie w ciążę i będzie kurą domową. Swojego męża. To jest właśnie tego typu dziewczyna, Max właśnie. Magda właśnie taka jest. O, ja ci przegram to wyścig, no nie. A tak to doszło. Dobra, jeszcze mam Sansę. Ej, no przegram to bez kitu, które teraz mnie tutaj załatwili, skobańcy. No nie! Weź coś zawalni tym Mitsubishi. Tomce jest! No miałem sens teraz. Chciałem, żeby coś walnął, no i walnął faktycznie coś. No mamy z tego draga, w sumie daleka droga do tego draga. I to samo z tego draga zrobimy w kolejnym odcinku. Aha. Czyli jest za daleka droga i nie mogę tak ustawić GPS-a. Dobra, spróbujemy z tego draga zrobić. Ewentualnie zakładzę odcinek, jeśli będę musiał. Tak niespodziewanie. No ale mam nadzieję, że start z czasu. Taki drugi odcinek z Need for Speed, myślę, że wam się należy jak najbardziej. No właśnie, z tym dragiem mogą być problemy. Już sobie zapomniałem, jak tutaj działa i dragi w tej grze, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. A dobra, jak działają, to może mniej więcej wiem, ale zapomniałem, co muszę wciskać w trakcie tych dragów. No i z tym właśnie może być problem. W ogóle to mam nadzieję, że mnie muzyka nie zagłusza, tak przy okazji. No ale w sumie teraz na tych słuchawkach lepiej słychać mój głos, więc mam nadzieję, że tak to będzie w tym odcinku. Teraz z kolei znowu gry nie mam zbyt głośno ustawionej. No ale wiecie mnie, trzymki tam jest tylko okej, okay, więc mam nadzieję, że tutaj również będzie tylko okej. Okay. No ale to może teraz będę mogła ustawić tego GPS-a? No, teraz mogę. Czyli wtedy najwyraźniej byłem za daleko po prostu i nie mogłam tego GPS-a ustawić. Okej.
Dobra, uważajmy na policję również. No, w sumie to jest fotorada do zrobienia, tak wskazi. I może go zrobimy przypadkowo. Jak może być problem jednak, bo... Powiedz? Ja, jak tak się udało, proszę bardzo, zrobiliśmy wskazi fotoradar. No i spoko. No i to też wskazi, od razu mam tego draga, więc sobie jeszcze tego draga zrobimy. A z policją będziemy ścigać się w kolejnym odcinku. Dobra, jak to było? Okej, kontrolę zmieniam tej. Dobra, uwaga, żeby nie psywali w auto. Dobra, udało się na stacie wygrać. Okej, widzę, że nawet cię nie rozwalił tutaj w trakcie drogi do metra, spoko. No i proszę bardzo, nie dość, że w tym odcinku pokonaliśmy Wika, no to jest w dodatku zrobiliśmy wszystkie wyścigi, które były dostępne w Wii właśnie do zrobienia. Bardzo fajnie wyszło. Zobaczmy, jest kamienie milowe. Teraz mamy dwa kamienia milowe zrobione, więc w kolejnym odcinku będziemy się mogli skupić na pościgu z policją. No, w tym momencie to na końcu. To będzie na tyle. Bywajcie, no i widzimy się w kolejnych odcinkach z Need for Speed'a. Most Wanted. Bywajcie.